Tomasz Kuźba, trener zwycięskiej drużyny, ale nie widać jakiejś takiej hiperradości na waszej twarzy, no bo też to spotkanie było trudne dla was. Spodziewał się trener, że aż będzie aż tak trudny? Nie, ta radość jest. Ta radość jest i nawet sami już może po odbiorze medali, pucharu widziałem taki rzeczywisty uśmiech. Wiadomo, że zawodnicy i my sami chcieliśmy ten mecz wygrać zdecydowanie. Ale to jest piłka nożna, są te mecze różne i to jest finał, to jest jeden mecz, to święto, jeśli chodzi o zespół Orawy, bardzo dobrze się postawili. Możemy tylko gdybać i sobie wracać do wspomnień sytuacji, które mieliśmy, nawet tą z pierwszej minuty Huberta, który minął bramkarza i nie trafił na pustą bramkę i ten mecz mógł się ułożyć różnie. Układał się właśnie w taki sposób trudny i z tego trudnego momentu potrafiliśmy ten mecz wygrać. Wiadomo, że pewnie oczekiwania względem tutaj Podhala były dużo większe, ale to my zdobywamy puchar i tracimy jednego gola, jeśli chodzi o całe rozgrywki, zdobywamy dużą ilość goli przez te wszystkie mecze i trzeba spojrzeć na to jako całość, że na tym Podhalu zdominowaliśmy te rozgrywki Pucharu Polski i się z tego cieszymy. Ten mecz był takim potwierdzeniem tego utartego sloganu, ale jednak prawdziwego, że mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami i tutaj czasem ten przysłowiowy Dawid z tym Goliatem może wygrać. Tak, tak. Można wiele tytułów tworzyć po takich meczach. One się fajnie sprzedają, one się fajnie czytają. Bardzo trzeba docenić to, jaką atmosferę stworzyła dzisiaj tutaj Orawa i fajnie, że te zespoły lokalne tak mocno się wspierają. Jestem tutaj, można powiedzieć, nowicjuszem, jeśli chodzi o ten region. Brakuje mi trochę tego, żeby właśnie zespół, który jest najwyżej, scalał wszystkie te zespoły i on też był doceniany przez właśnie resztę tych miejscowości wokół, bo tak się dzieje, no, myślę, że wszędzie w piłce, że te lokalne zespoły są budowane i wspierają jakby ten klub, który jest najwyżej w lidze i tutaj fajne święto, mam nadzieję, że całe Podhale będzie nam kibicowało też w lidze, żebyśmy właśnie tą ligę dobrze się w niej pokazali, zajęli jak najlepsze miejsce, nie martwili się o to, że będziemy się bronić przed utrzymaniem. Adrian Ligenza, trener przegranej wynikowo drużyny, bo chyba tylko wynikowo, popatrząc na przebieg tego meczu i też ten wynik stykowy, możecie czuć się zwycięzcą tego spotkania. Powiedzieliśmy sobie w szatni, my jako sztab, do piłkarzy, że oni już wygrali przed tym meczem. Bo od 12 lat żadna drużyna na tym poziomie rozgrywkowym, w którym my gramy, nie dostała się do finału. I dla nas oni już byli zwycięzcami. Napisali kawał wielkiej historii dla tego klubu i myślę, że też zostaliśmy trochę taką inspiracją dla innych klubów z niższych lig, że się da, że ciężką pracą, konsekwencją można dojść do finału. Wiadomo, dzisiaj a propos meczu to Podhale miało więcej z gry. Wiadomo, jakość była po ich stronie, ale bardzo dużo klas rozrywkowych było różnicy między nami, aczkolwiek uważam, że i tak stracha im trochę napędziliśmy, tym bardziej pod koniec, że opóźniali wyrzuty z autu, tak? To o czym świadczy, że nie do końca czuli się pewni, że dowiodą ten wynik. My dzisiaj wiedzieliśmy, że musimy się wznieść na wyżyny swoich umiejętności, żeby cokolwiek tutaj ugrać i też tak było, bo jestem zadowolony bardzo z drużyny, jestem z nich dumny, bo oprócz tego, że dużo walczyliśmy, wysoko pressing momentami zakładaliśmy i tak dalej, to były też momenty, gdzie budowaliśmy od tyłu, wychodziliśmy spod pressingu przeciwnika, co nie jest łatwe, bo wiadomo, jeszcze raz powtórzę, tyle klas rozrywkowych różnicy, przeciwnicy są szybsi, silniejsi, bo trenują 5 razy w tygodniu, tak, to są profesjonaliści, a jednak my, u mnie zawodnicy to robią for fun i po prostu 2 razy w tygodniu na treningu się spotykamy, ale jak widać można. Mateusz Bełciak, zawodnik, który ma podwójny powód do satysfakcji, bo raz, co prawda mecz przegraliście, ale tutaj wszyscy mówią, że możecie czuć się jako zwycięzcy, no i twój tytuł MVP, no bardzo udany dla ciebie wieczór. Tak, bardzo cieszę się z tego wieczoru, udało się kilka piłek przejąć. Ja bym wcześniej, drużyna moja bardzo mi pomogła, ciągle mi mówiła, podpowiada mi, super się dzisiaj grało, jednak przeciwnicy byli lepsi, pokazali wyższy poziom sportowy, no i gratulacje dla przeciwników. Wskazywanie byliście tutaj na pożarcie, wszyscy tutaj prognozowali jakieś wyniki, wysokie zwycięstwo Podhala, wy jednak pokazaliście, że taką determinacją, wiarą w siebie i olbrzymią ambicją można postawić się faworytowi. Tak, od początku założyliśmy sobie, że nie damy sobie łatwo zdobyć bramek i że będziemy twardo się bronić, że po prostu nie damy, nie popuścimy sobie, nie dopuścimy do strzału. W trakcie tego spotkania, to spotkanie się układało, gdzie cały czas byliście na styku,
pojawił się taki moment, że faktycznie uwierzyłeś, kurczę, my faktycznie ten Puchar Podhala możemy zdobyć. Tak, ciągle były takie momenty. Trener ciągle motywował nas dalej, dalej cisnąć, cisnąć. Koledzy wszyscy dalej daliśmy na siebie, krzyczeliśmy na siebie, podpowiadaliśmy sobie ogień, ogień i ciągle była ta motywacja na błysku i nie traciliśmy nadziei. Ale w tej końcówce no troszkę już chyba zabrakło tej pary, jak to mówią, bo widać było, że już troszeczkę ciężko wam się przedostać pod pole karne Podhala. Tak, ten mecz nas bardzo dużo kosztował fizycznie, no i nie było, już brakowało sił pod koniec meczu. Widać, że ta piłka na Orawie się rozwija, atmosfera służy temu, no i dzisiaj mało zabrakło do sensacji, bo tak należałoby uznać zwycięstwo, a ten wynik to chyba i tak duża niespodzianka. No dla mnie to już jest sensacja, taki wynik. Troszeczkę się dziwię zawodnikom grającym na poziomie trzeciej ligi, którzy grają za klasową drużyną 20 minut przed końcem i zawodnik udaje, że biegnie do rzutu rożnego. No dla mnie to brak ambicji sportowych. No, nie godzi się to z moim postrzeganiem piłki jako kibica też, nie? Bo wiadomo, że jeżdżę po świecie za reprezentacją, ale no coś takiego to jest no słabe. Możemy śmiało powiedzieć takie zdanie, że ten finał nie ma przegranych. No nie ma. Nie, to zresztą po reakcji kibiców Orawy Jabłonka możemy to stwierdzić. No Podhale, oby to był taki promyczek nadziei do tego, że na lepsze jutro w tym, że no jednak wygrali ten finał i tu trzeba im pogratulować. Trzeba było to zrobić, zrobili to i to się też chwali.